Zobaczmy, jak skonfigurować zewnętrzne wejście sterujące 0,10 V. Aby tego dokonać, musimy przejść do nastawienia, ustawienia trybu regulacji, asystentu nastawienia i podstawowych trybów regulacji. Pierwszą rzecz, którą musimy tu wprowadzić, to w jakim trybie regulacji powinna pompa być regulowana przez zewnętrzny zadajnik. W naszym przypadku będzie nas interesowała stała prędkość obrotowa oraz sygnał 0,10 V. Aby skonfigurować zewnętrzne wejście sterujące dla trybu N-Constance, niezbędne jest przejście do wartości zadanej prędkości obrotowej i w tym miejscu wcisnąć przycisk kontekstowy. Jak widzimy, rozwija nam się dodatkowe menu serwisowe pozwalające na skonfigurowanie zewnętrznej wartości zadanej. Potwierdźmy poprzez ciśnięcie zielonego przycisku i skonfigurujemy wejście sterujące. Do wyboru mamy wejście analogowe 1 oraz wejście analogowe 2. Wejścia te są ukryte pod panelem sterującym i to do wejścia AI1 bądź AI2 niezbędne będzie wprowadzenie sygnału sterującego. Wybierzmy wejście analogowe numer 1. Widzimy, że w tym momencie pompa zaświeciła nam się na niebiesko. Jest to sygnał, iż jest ona dedykowana do sterowania przez zewnętrzną jednostkę sterującą i czeka na skonfigurowanie dalej naszych parametrów pracy. Wybór źródła jest określony, czyli wejście analogowe 1. Następnie musimy skonfigurować ustawienie wartości zadanej. Dla naszych potrzeb będzie to nastawnik wartości dla wejścia AI1 sygnał 0,10 V. W tym miejscu zostaniemy również zapytani przez pompę, czy chcemy skorzystać z wytycznych zaproponowanych przez oprogramowanie, czyli przez WLOSE, bądź chcemy stworzyć własną charakterystykę pracy urządzenia. Wytyczne wyglądają w ten sposób. Wyłączenie pompy nastąpi przy sygnale poniżej 1 V, włączenie przy sygnale 2 V, minimalna prędkość obrotowa przy sygnale 3 V, maksymalna prędkość obrotowa przy sygnale 10 V. Jeżeli chcemy jednak zmienić dla naszych indywidualnych potrzeb, możemy wprowadzić ten sygnał w tym miejscu. Wartość graniczna oznacza siłę sygnału, poniżej którego będzie on interpretowany jako przerwanie sygnału sterującego. Stąd jeżeli siła sygnału będzie mniejsza niż 0,5 V, oprogramowanie rozpozna to jako przerwanie kabla sterującego i przejście pompy na pracę w trybie ręcznym. Możemy ustawić w tym miejscu najniższą wartość jako 0,25 V. Przejdźmy do konfiguracji. Wartość graniczna dla włączenia pompy może być ustawiona w naszym przypadku jako 0,7 V. Wartość graniczną dla włączenia pompy ustawmy jako 1,5 V. W tym miejscu należy skonfigurować siłę sygnału oraz zdefiniowane dla sygnału prędkość, przynależną prędkość wartości zadanej. Wartość sygnału zmienimy sobie na wartość 2,5 V i przy takiej sile sygnału chcielibyśmy, aby pompa pracowała z prędkością rzędu 700 obrotów na minutę. Maksymalna siła sygnału 10 V może odnosić się do maksymalnej prędkości obrotowej, ale możemy również zredukować tą prędkość obrotową. Ustawmy 2800 obrotów na minutę. To, co nam pozostało do wykonania, to ustawienie zastępczej wartości zadanej w przypadku przerwania przewodu. Dla naszych parametrów będzie to średnia prędkość obrotowa wynosząca około 1400 obrotów na minutę. W momencie przerwania sygnału pompa zawsze się uruchomi i będzie pracowała z częściowym obciążeniem. Jeżeli przejdziemy na domek, zobaczymy już informacje o wejściu analogowym 1 oraz niebieski prostokąt informujący nas, iż pompa jest gotowa do podłączenia zewnętrznego sterowania. W przypadku braku komunikacji na sterowniku pompy wyświetlony zostanie żółty komunikat informujący o stanie nawiązania połączenia. W naszym przypadku
Pompa informuje nas o przerwaniu kabla na wejściu analogowym A1, co jest jak najbardziej zgodne z prawdą. Podłączmy więc kabel sterujący do zadajnika 0,10 V. Jak widzimy, w momencie podłączenia kabla do zadajnika 0,10 V komunikat informujący o przerwaniu kabla znikł. Co więcej, w tym momencie mamy możliwość zwiększania i zmniejszania prędkości obrotowej zgodnie z charakterystyką ustawioną na pompie Vilostratos Maxo. Minimalna prędkość obrotowa w naszym przypadku jest to 700 obrotów na minutę. Jak pamiętamy, przy sile sygnału poniżej 0,25 V pompa ma rozpoznawać to jako przerwanie kabla. Sygnał 0 V, pompa uruchomiła się na 1400 obrotów na minutę, czyli na ustawiony przez nas tryb ręczny.